What the hell? Co tu kwiat robi? To jest mój prowizoryczny dołek, którym miał. What? What the f. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Nie topesz, Batman, kurde. Batman w Minecrafcie, to pewnie Arkham C <laughs> Wow, 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 gościu. Nie przesadzasz trochę? Dobra, haci w D. Idziemy dalej wtedy. To jest na szczęście bezpiecznie. Nie muszę się niczego bać. Proszę mi tutaj lapisa wziąć, bo to jest też ważne, jak nie najważniejsze, więcej żelaza, tym lepiej. Będę mógł zrobić więcej żelaznych itemów i nie będę się bał, bo kamienne już będą takie bardziej do dubki. Węgla na razie nie potrzebuję, ale redstone się przyda, bo nim nie pogardzę. Przyda się na czerwone pochodnie i na jakieś wynalazki. Jeszcze mam miejsca, kurde. Mam nadzieję, że starczy miejsca na diamenty i inne, inne tego typu tegesy. Bo nie powiem, że nie, nie licho się zdenerwuję. Jak na tamtego szkieleta, który tam stoi, więc. Baśka! Biegnę do ciebie. Frajerze. No i widzisz, kurde, gryziesz ziemię. Fajfusie. Trzeba było do mnie nie zaczynać. Wiedziałeś doskonale, że to się tak skończy. Pryncypałku jeden. Aha, spoko, czyli to tak naprawdę to był ten korytarz, który skrywał takie tajemnice. Świetnie. No, nic tylko powinszować. Naprawdę. Ja tu się staram, kurde, kopię, kopię, biegam, chowam się i tak dalej. A niestety musi to się kończyć fiaskiem moja ta próba. <grymne> Jezu, jak ja okropnie wyglądam teraz z tymi strzałami. Jakby mnie tramwaj przejechał. Dobra, wypad z baru. Dzięki za uwagę. Cześć. Idziemy dalej. Może trzeba sobie bardziej rozświetlić to pomieszczonko. Uwaga! Na lawę! Uwaga! Na lawę! Mmm, wiecie co? Może pójdźmy z powrotem tam, skąd przyszliśmy. Może tam. Uff, to nie jest tutaj. Kurde, gdzie ja przyszedłem? Skąd ja jestem? Gdzie ja? Gdzie ja tutaj miałem dołek? Wow, nie tędy droga, mistrzu! Wow! Co się dzieje z tą myszką? Dobra. Bierzemy teraz. Bierzemy teraz na cel ten korytarz. O ile tutaj nie byliśmy, bo to trochę przypomina mi. No właśnie. Kurde, my tu byliśmy już. Ale przynajmniej od, odnalazłem tą drogę tutaj. Ehe, hej. Widzicie? Ale sprytny jestem. Jo, Johny... Johnny Escobar. Sprytny Johnny. Ej, może. Ty, zakoblujemy za kob to, i może wtedy odkryjemy, co tam jest w środku. Ja pierniczę, ty tam jest. Kurde. Zasada Minecrafta jest jedna i następująca: nigdy nie kop pod siebie. Jak już to możesz sobie robić, właśnie takie ten, ale nigdy nie kop pod żadnym pozorem pod siebie, bo to się zawsze skończy twoją śmiercią. Byłem uczony od JJ Jokerów i innych kurde Minecrafterów. Wow, 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 wow! Gościu, nie psuj mi się w takim dramatycznym momencie! Przejdźmy tędy, może. Teraz możemy robić se tunel, bo nic nam nie jest straszne. Nie ma tu żadnej lawy, która syczy na mnie i mówi do mnie: no chodź tutaj, chodź się wykąp. Oh, man! Ale znalazłem tutaj lawę. I to jest chyba jakaś lawa, która mnie zaprowadzi gdzieś dalej. Tak mi się wydaje. O! Oh, o! Oh, oh. To chyba trzeba wyżej jeszcze kopać. Ha, widzicie? Trzeba jeszcze wyżej, jeden stopień wyżej. 300 IQ. Mówiłem. Mówiłem. Tak będzie najlepiej. No tu mnie jeszcze nie było. Widać Widać gdzie byłem, a gdzie nie byłem zupełnie coś innego. Czy tu będą moje diamenciki? Chodź. Widzicie? Widzicie to? Ha! Yes! Udało się. Dobra, mamy to. Mamy nasze diamenty. Okej okay. O, oh, słabo. Dobra. No nie! Gnoju! wypad, Jest, mamy to. Mamy diamenty. jaj, aj, aj, aj. Kurde, w najgorszym momencie musi mi się... No nie wierzę w to serio. Serio gościu. Dobra. Wykop sobie dołek. O, znowu moja ulubiona muzyka. Co ona tak często się włącza? To zwiastuje chyba moją śmierć, niestety. Jak zginę, to... To dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. <grybujesz> Oczywiście, że żartuję. Dobra. Przyda się więcej kilofów żelaznych, bo trzeba... kurde. Trzeba się tutaj zabukować, no nie. Trzeba tutaj się zabezpieczyć. Bo jak skinę i stracę, to, to płacz będzie nie... Tam jest złoto. Kurde, trzeba się za to złoto zabrać. Chyba, że ogarniemy sobie taki jeden. Prawdopodobnie i tak ten odcinek poleci na części, ale wiecie, przezorny, zawsze ubezpieczony, jak to mawiają. Sprawdźmy, czy nic tutaj nie zagraża tym diamentom. Nie, nic wam nie zagraża? Zagraża gówno, zwane jako lawa. Ale spokojnie, tej lawy się zaraz pozbędę. Eee, jednak nie. <ślam> Cykam się strasznie. Dobra. O! Um, nie tak. Ani nie tak źle to zrobię. Źle to robisz, Michał, Źle to robisz. To tak ma się być. Tak ma być. Dokładnie tak. I teraz lawać nie będzie straszna, chyba. No, na dole będzie straszna. Ale co to kurde za lawa? Jest to jakiś podrabianiec. Jest. Fryer jeden. Dobra. Jak tam? Dobra, wszystko fajnie. Super, świetnie. Mm. Wyrzućmy jakieś niepotrzebne rzeczy. O, tu mamy kami. Lawę. kamień, ta. Pyk. 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 Pyk, w sumie. Wow! Tego się już przeraziłem. Nie powiem, że nie. Dobra, na rak. Nara, 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 i dawaj mi diamenty. Give me a diamonds, frajerze. Dobra, cztery, a my mieliśmy mieć chyba jedenaście, czy coś takiego, czy dwanaście. Ah, moja misja nie jest skończona. Wciąż będę pod. Wciąż będę robił dalej to zadanie. Jedyne z czym to z większą ostrożnością. No, ale ogólnie ludzie to nastawiam się jeszcze na Team Sonic Racing'a, bo jest to gierka, która wychodzi właściwie za 10 dni. Trzeba sobie ograniczyć preorderek. 149 zł bodajże kosztuje. No i drugi monitor. Bo mon drugi monitor niestety się przyda, bo moja przechwytywarka ma takie opóźnienie, bo ona ma takiego downa, że dosłownie, że tutaj tylko nic, a. Może by coś do się współczuć i patrzcie, znowu diamenty mamy, widzicie? Opłaca się rozkopywać teren. Czy tutaj coś jest jeszcze? Halo! Na razie mam 6. Ile ja miałem tam? Kurde. Ile ja tam miałem mieć? No dobra, mamy mieć 12 diamentów, mamy 6, czyli mamy rzekomo połowę diamentów. Nawet nie rzekomo, a naprawdę mamy połowę. Kurde, dawaj mi żelazo. E, tfu złoto. Ta, żelazo, kurde, od kiedy żelazo jest żółte? Jeżeli mi się uda zdobyć 12 diamentów, wtedy kończymy odcinek i. Mission complete. Dosłownie. Mission complete. Tylko trzeba będzie się jeszcze stąd wydostać. Ale to już myślę, że załatwimy sobie pomiędzy odcinkami. się stąd wydostanę jakoś. Dobra, dla panów ciekawych i pań ciekawych i wszystkich ciekawych. Stamtąd się dostałem tutaj. I teraz sprawdźmy jak wygląda sytuacja po tej stronie. Przede wszystkim weźmy sobie to. Mhm, mm może tu być dom diamenty schowane. Myślisz, że ty się potrafisz kampić. Pff, proszę cię. A widzicie, wiedziałem, że tutaj frajer się czai. Idzie pomścić swoich kolegów. Masz dwu... O kurde, dwóch na jednego to banda łysego, nie wiem czy słyszeliście takie fajne i mądre powiedzonko. Ja was mogę nauczyć fajnych powiedzeń. Dobra, wiecie co, ja włączam Fryer Mode i spieprzam. O, o kurde, naprawdę? Może mi się uda... U! Dawaj! W Creepera strzel! W Creepera! Clippera! Dawaj! 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 Woo! Dobra, włączam fryer Mode i idziemy na pokojowy. XD Kompletnie, nie? Jezus Maria, nie chcę zginąć po prostu. Dobra, jakbym stracił te 6 diaksów, to już byłoby... już byłaby kaplica, kompletnie. Uh... Dobra. Na razie, na razie zostaję na pokojowym, nie wchodzę na Easy Mode, bo kurde, na Easy mnie nieźle cisną. Łatwo, dosłownie łatwo mnie cisną. Ale wracając do tematu, Team Sonic Racing to jest teraz mój priorytet. No i oczywiście drugi monitor, który chcę sobie ogarnąć i to będzie wszystko, już będę mógł wtedy wystartować z taką prawdziwą streamerką. Dobra, tutaj trochę węgla mam zdobytego, więc czas żelazo sobie wydobyć. Znaczy, Ogólnie jeżeli chodzi o to, co powiedziałem przed chwilą, że streamerka, to mi chodzi bardziej o to, że będę mógł więcej trochę porobić na tym YouTubie, bo jednak uważam, że będę mógł sobie ogrywać takie horrory na konsoli czy coś, tak, bo mam zamiar Outlasta 2 dla was postreamować na konsoli. Myślę, że to nie jest wcale głupi pomysł. No i generalnie dużo fajnych innych gierek. Jak chociaż właśnie się ten Team Sonic Racing, Crash Team Racing, co wyjdzie za miesiąc, Nitro Fuel w sensie, Medieval. Właśnie o Medieval trzeba będzie zrobić filmik, taki zwiastun, bo zrobiłem o też, ale w sumie o Medieval też nie głupi pomysł zrobić. Wow, węgiel, dobra. Węgla mam za dużo już węglem żygam. chociaż nie, cofnij to. Lepiej nie mów tak, że masz węgla za dużo, bo kiedyś ci go zabraknie i będziesz tego żałował, w pomidorku. Będziesz potem płakał. Zgrzytał zębami, a to przecież będzie Twoja wina, Twoja i wyłącznie Twoja wina. To będzie najlepszy pomysł, co teraz zrobię. Gasimy tym samym wodę, znaczy lawę. Dobra, i tyle, nie? Co macie? Szukamy dalej diaksów. Oho. no to muszę się przygotować na bardzo długie szukanie. I wracamy z powrotem na poziom łatwy swoją drogą. bo łatwo I teraz idźmy w te kręgi. Dobra. Dzień dobry. Redstone. Oho I u góry nic nie ma? Nie, wydawało mi się, że tam coś jest, ale tam nic nie ma. Więc kopiemy się teraz w tę stronę. Takim tunelikiem. Mi się wydaje, czy ten szkielet jest za tą ścianą dosłownie, że tu jest jakaś taka dosyć duża konstrukcja, dosyć duża ściana, no i za tą ścianą będzie prawdopodobnie szkielecik. Lapis lazuli jest. to coś zwiastuje. Nie wiem co, ale coś zwiastuje. To jest najlepszy trik, jeżeli chodzi o żwir. Ale nie ma tu nic szczególnego, więc trochę zmarnowałem swój czas. Więc lecimy tutaj w tę stronę. Bo w tę stronę, w tamtą nic raczej nie będzie. A jak będzie, to będę się kurde milion lat kopał, zanim ja się tam dokopię. Dobra. Bang byk big. Jedziemy z koksem. Aha, fajnie się kieram, To ja to jestem kurde 300 IQ. Żeby się kierom naparzać kurde w klocka. Lego. Jezus Maria. Ej, ale mi zaczęła pikawa walić przez to, co ja zrobiłem. Nie bez kitu. O jezus Maria, dobra. Czy jak ja bym to zrobił, to ja bym się tak zezłościł. Że to byłby naprawdę szok na kółkach. No chociaż to zadanie z tymi diamentami jeszcze wykonać. Wtedy będę miał już dwa zadania na odcinek zaliczone. Znaczy właściwie na dwa odcinki. A, frajer jest. Frajerzyna, Zombieczyna. <laughs> Pamiętam te stare czasy alfy i bety Minecrafta gdzie. E, w sensie tam do bety 1.7.3 Gdzie z zombiaków wylatywały tylko... Wylatywały tylko piórka, nie? Jak te odkaczek dosłownie coś w sensie od kogutów, kur... Whatever Wiecie o co mi chodzi 56 minut na nagraniu, a, a... my dalej nie mamy tych kurde 12 diamentów. No, ch kurde, frajer, frajer żyna. Wiecie co? Ja mam jeszcze lepszy pomysł. Skampię tu <laughs> i zrobię inną rzecz. Mamy tu craftinga. Nie mówcie, że ja zapomniałem stamtąd, dobra. Nieważne. Tam jest woda. Hmm, interesting. Interesujące. Bedrock tu nawet jest lol. Do bedrocka znalazłem. E, siema kolego Ale tu nawet diamentów nie ma Wiem, że tu diamenty są, bo tu jest już bedrock to wiecie taki poziom gdzie Diamenty są raczej blisko dosyć, który to jest poziom? Ósmy Jestem na ósmym poziomie Lel Dobra eee, skupmy się na zadaniu I zróbmy teraz żelazny mieczyk Bo ja pokażę temu szkieletowi Gdzie raki zimują takie jak on w jednemu. Nie będzie mnie tutaj straszył. On se wyobraża. Rząse może wszystko? Pff, takie tam gadanie. Chodź tutaj, pajacu. Zmierzę się z tobą. Masz, masz z jajka w łeb. Dobra. Jednak jestem mongol. I nie dam rady. Mmm, Dobra. Nie to. Zróbmy sobie piecyk. Weźmy sobie mięsko ogarnijmy, i zaraz pójdziemy na Gala Fighter z tym. No dobra, proszę Państwa, w takim bądź razie nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić Mortal Kombat. Kurde temu Gnojowi na, na ryj dosłownie. Czekajcie, my tutaj zaraz mu wy, wywalimy plaskacza w ryj i pójdzie spać. W sumie to nawet nie w ryj, bo on ma kościsty ryj. Tak, by the way. Albo jakby to powiedział mój jeden znajomy Bandway. Ten kto wie, ten będzie wiedział o kogo chodzi. Dobra. Chodź tutaj Galafighter śmieciu jeden, śmietniku jeden. Wiadę ci zaraz, kurde! I będziesz płakał. Ho tutaj, gościu. Gdzie ty jesteś? O, uciekł. Skubaniec. Wiedział, że ze mną się nie zadziera frajerzy na jedna, dobra, lecimy dalej złoto, złoto złoto, kurde samo złoto i żelazo, ja pierniczę ludzie, co tu się dzieje, CO TU SIĘ DZIEJE godzinę już mamy na, na liczniku a ja dalej siedzę w tej kopalni, jeszcze daję sobie maksymalnie 5 minut jak maksym z kanału maksymalnie, dosłownie jak mi się nie uda w maksymalnym czasie zdobyć yy tych 12 diamentów, czyli w maksymalnie 5 minut to oznajmiam, że maksymalnie spieprzyłem challenge. To w sensie jest maksymalnie spieprzyłem zadanie. No i tam kurde gnise na dole. Frajerze. Ile mam złota? 37. To jest nawet sporo też. Ale patrz, skurczybyk, dobra. Dawaj mnie żelazo. Żelaza nigdy za wiele. Lazuryt znowu. Co wy macie do tego lazurytu? Dawajcie mi diaksy. Hej. Lazuryt to w każdej chwili się znajdę. Bo jego jest za dużo wręcz. Po czym wykrakam i nie będę mógł go kiedyś znaleźć, a uwierzcie mi, lazuryt też mi się do jednej rzeczy przyda, dlatego też go zbieram. Bo gdyby mi się nie, nie miał przydać, to nie zbierałbym go, prawda? Prawda. A przyda mi się do przynajmniej zrobienia jakichś pixel artów. Bo chcę zrobić pixel art, przykładowo, nie wiem, takiej pixel art crasha, jak moja dziewczyna zrobiła. W gierce taki wiecie posąg wielki, taki wywalony w kosmos. Oj, 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 oj. Daj żelazo. Gościu. Znowu ta sama muzyka leci. LOL! O co tu chodzi? Lol. Ale fajnie, cieszę się, lubię ten soundtrack akurat. Fryjer frajer. frajer. Nie porobisz mnie. Chodź do lawy, się pokąpiemy razem. A, jednak nie poszedłeś się kąpać, dobra. Pum, 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 pum. Naprawdę, serio? Po co ja tu złaziłem? Chyba, że... He, he, he. No właśnie, kurde. Plus, plus 300 IQ, dosłownie plus 300 IQ. Oj 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 ludzie, patrzcie jaki długi dystans zrobiłem. Patrzcie jaki długi tunel zrobiłem. Kurde mać. I nie ma dalej tych diamentów. Kurde, zatrzymaliśmy się na sześciu i na tamtym y, czymś co zrobiłem. Wiecie, o co chodzi tym, tym do naprawiania narzędzi. No niestety, nie wiem czy mogę sobie zaliczyć zadanie chociażby z, z tym czymś do na narzędzi, bo niestety Wiem, że miałem ogarnąć sobie ten, do szybkiego smażenia, że tak powiem, ale no nie pamiętam jak to się robiło, więc typowy jak możesz to napisz mi w komentarzu jak to się mniej więcej robiło, bo szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, a na ślepo nie chcę tego za bardzo robić. Znaczy mogę spróbować, ale będę za, za dużo przy tym główkował tak naprawdę, no ale jak trzeba to trzeba, cóż poradzić. I to by było na tyle, proszę Państwa, z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, a raczej te odcinki, bo podejrzewam, że z tego jednego, długiego odcinka wyjdzie przynajmniej tak z dwa, może trzy odcinki albo takie bardziej części, że to będzie odcinek przykładowo 3, część pierwsza, odcinek 4 część druga na przykład, albo coś takiego. Nie wiem, nie znam się, nie wiem jak ja to wykombinuję. W każdym bądź razie dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Minecrafta, i kto wie, może w tym przyszłym odcinku uda nam się skompletować te 6 diamentów i wydostaniemy się z tej śmierdzącej, paskudnej, paskliwej, najgorszej, śmierdzącej, wiem, że się powtórzyłem, e, bardzo, ale to bardzo niskiej, bardzo, bardzo nieelokwentnej jaskini. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, oraz jeżeli chcesz, napisz zadania. Nawet związane z tą jaskinią, może coś ciekawego sobie ogarniemy. Jestem ciekaw, co Wy o tym wszystkim myślicie. Jeżeli napisaliście pytania lub zadania do trzeciego odcinka, to od razu powiem, że prawdopodobnie zrobimy sobie to w przyszłym odcinku, czyli to będzie albo odcinek piąty, albo odcinek szósty. Nie wiem, ile z tego części będzie. Tak czy siak. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. Udostępnij gdzie się tylko da, możesz nawet polecać znajomym, że tak powiem ten oto film, jak i Let's Play, jak i ogólnie moje filmy, jeżeli bardzo chcesz, bo tym samym mnie wspierasz. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał Ci się content, zostaw subskrypcję, dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Minecrafta i nie tylko, trzymajcie się, cześć i pa! papa!